Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami materiał z gry Twierdza Krzyżowiec 2. Chciałbym w nim omówić nowe jednostki, których nie było w pierwszej części, a w tej się pojawiły. Najpierw zajmijmy się nowymi żołnierzami krzyżowców. Zwiadowcy to uniwersalne jednostki, które potrafią korzystać z łuków oraz mieczy, więc dają spore pole do manewru, jeśli chodzi o zmianę taktyki w czasie bitwy. Rycerze Templariusze, czyli niezwykle silne jednostki, które potrafią walczyć pieszo, ale również konno. Dość ciekawą jednostką jest sierżant sztabowy, który zagrzewa żołnierzy wokół siebie do walki i zwiększa ich umiejętności obronne. Inaczej mówiąc, sierżant sztabowy podwaja wartość pancerzy pobliskich jednostek. Co prawda wiekiernik pojawił się już w poprzednich częściach, ale w Twierdza Krzyżowiec 2 posiada nową zdolność. Jest to błyskawiczny atak, który sprawia, że pierwsze jego natarcie jest wyjątkowo szybkie i zadaje znaczne obrażenia. Umiejętność ta odnawia się, gdy nasza jednostka odpocznie poza polem bitwy. To by było na tyle, jeśli chodzi o jednostki krzyżowców, więc przejdźmy teraz do najemników. Nadzorca niewolników jest bardzo podobny w działaniu do wspomnianego wcześniej sierżanta sztabowego, z tą różnicą, że premia do pancerza działa tylko na niewolników i jest ona aż trzykrotna. Wirujący derwisz to bardzo specyficzna jednostka, która tak samo jak wiekiernik posiada błyskawiczny atak, ale również posiada atak obszarowy. Dzięki tej umiejętności derwisz w czasie walki zaczyna wirować i tnie mieczami wszystkich pobliskich przeciwników. Kolejną jednostką jest uzdrowiciel. Jak sama nazwa wskazuje, przywraca on zdrowie pobliskim jednostkom. Ostatnią jednostką jest rycerz sasanicki, czyli jeden z najpotężniejszych żołnierzy w grze. Porusza się on konno i tak jak wiekiernik oraz derwisz, posiada umiejętność błyskawicznego ataku. To by było na tyle, ja oczywiście zapraszam Was do komentowania oraz oceniania tego materiału. Do usłyszenia, cześć!